Cześć i siema, z tej strony Sewer. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy oczywiście dalej w Bioshock. I ostatnio sobie zdobyliśmy tutaj spopielenie, ten plazmid, który w tej chwili mam aktywny właśnie w tym miejscu. No i właśnie, do głowy mi przyszło, no przecież, że tak, mamy tutaj lód. Lód, który nam blokował wcześniej przejście. Na mapce znajdujemy się tutaj, widzicie, w tym właśnie o to miejscu i dzięki temu być może będziemy mogli sobie tutaj te pomieszczenia przeszukać. Exactly. Dobra, włazimy do środka. Tu już sobie zamieńmy na spluwę, na broń. Okidoki. Co tu mamy? Przeszukajmy sobie wszystko, co możemy. Oczywiście poeksplorujemy. No tutaj eksploracja to... to podstawa. Jesus, jakieś tam zwłoki, rzeczywiście. Pierdnicze. Ale je wpasowaj. Dobra, drzwi tutaj. O, te jak, z jakimś kodem. Wprowadź kod. Nie mamy kodu. Ale tu mamy jakąś paniusię. Pięknie zgarnęła w czaszkę. Kurczę, nic nie mają, ale mamy śród. Proszę, mamy dolary. Tu jest jakaś trumna. Ciastko z kremem, pozytywka, też dolary, ciastko z kremem. Zjedzmy, jasne, że tak. Widzę, że coś jeszcze, zastrzyk Ewy. O, i patrzcie, 0451. Czyżby to była karteczka do tych drzwi? Niech spoczywa w pokoju. Dobra, chyba tu wszystko, 0451, no to idziemy. Coś tam słyszę, tu pełno krwi, kurde. Wprowadź kod, 0451. No dalej, 5 i 1. Bingo! Mamy to. O kurcze, blade. No jest tutaj parę fajnych rzeczy. Amunicja do karabinu. Śród. Śród nam się przyda do jakiejś nowej broni. Autohacker. Posiadasz autohackera, używaj go, aby łamać dowolne zabezpieczenia. No proszę, nie możemy więcej many używać. Dobra, to sobie na razie zostawimy. Widzę, jest całkiem sporo wody, więc może sobie weźmiemy błyskawicę w razie W. Kolejne ciekawe pomieszczenie. Oh shit. Lekko jestem przestrachany. Szafeczka. Poziom twojej amunicji jest niski. To, że jest niski, jakiś tam kurcze jest. Dobra, potem sobie wrócimy po manę, po Ewę. Okej, włazimy tutaj, przeszukamy to, jaki... O kurde. Zobaczcie na ten cień tam. Ja pierdicze, co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia do jasnej, ciastej anielki? No dobra, idziemy tu. O shit. O Jezu. Co to było? Jesus, zupełna ciemność na chwilę. Ja pierniczę, no coś słyszę, jakieś odgłosy, ale nie widzę nikogo. Gdzieś uciekł ten smród. Dolary. Gdzie on stąd wylazł, skubaniec? Pewnie będziemy wychodzić, to nas zaatakuje. Ale dźwięki w tej grze są rewelacyjne. Muzyka, udźwiękowienie, super, majstersztyk. Amunicja do pistoletu i patrzcie, co mamy. Wzmocnienie, ekspert ochrony. Tonik inżynieryjny. Oto nowy produkt firmy Włami Spryt. Eksperta ochrony zaprojektowano specjalnie dla tych, którzy włamują się do elektronicznych systemów ochrony. Nic nie da ci takiej pewności jak ekspert ochrony. No i super, zmniejsza poziom trudności przy włamywaniu się do wieżyczek, botów i kamer. Spoko, to się na pewno przyda. Dobra, wyłazimy. Myślę, że ten gnój gdzieś tutaj się czai. Zawsze się czają śmiecie. Dziwnie spokojnie. O Jezus Maria, no właśnie. Mówiłem, że się czają gnoje. Ja pierniczę, i tak mnie wystraszył. Tak mnie świnia wystraszyła. Ja pierniczę, dobra, wyłażę. Idę po tą tutaj... po ten zastrzyk Ewy. Okej, to się przyda. No, to jeszcze tu nam zostało do zbadania co nieco. Drzwi zamknięte? Czemu? Why? O Jezus!
Ja pierniczę, ile ich tu kurde. Ile tych gnoi tu jest? Zobaczmy sobie mapkę. No tak, te drzwi tutaj nam nic to wejście nie da. Zaraz będziemy sobie szli kolejne rzeczy przeszukiwali. Dolary się przydadzą. Tu też dolary. Z tamtej trumny. O, tu mamy trochę. Whisky. No whisky chyba nie chcemy. Amunicja przeciwpancerna do pistoletu. Na razie nie. Dolary. O Jezu. O Jezus Maria. A jednak się przyda, widzę. Niby się możemy włamywać do wieżyczek. Zaraz wam pokażę, co i jak. O właśnie. Włam się. Autohacker. Nie. Rozpocznij włamanie. O Jezus Maria. Dobra, szybko kombinujmy. O ja cię. To nam fajnie spowolni. O Jezu, nie tu. Dobra, ale zmaściłem. Może tutaj coś weźmiemy. A Jezu, szybciej. Myśl, człowieku, bo teraz to mogę wziąć. Dobra, daleko mamy do tego całego wyjścia. Szybko sobie tutaj poodsłaniam parę, żeby widzieć co i jak. Tu tak. Teraz przydałoby się... Dobra, może być jedno takie. Weźmy je tu. To weźmy w to miejsce. Nie to, tylko to chciałem. O tak. Jeszcze jedno takie... Mamy, widzę to. No trochę jest tym zabawy. Wieżyczki po włamaniu potraktują cię jako sojusznika i będą walczyły z twoimi przeciwnikami. No właśnie, błyskawicą możemy takie coś lekko zneutralizować. No jakbyśmy to rozwalili, to zawsze możemy wziąć części. Save. No i tutaj jest spory poziom trudności, jak widzicie. Można zapłacić, wykupić za ten save, ale mamy autohakera. Biorę go, bo z tym to może się tutaj nie udać. Save otwarty, przeszukajmy. Dolary, śród, amunicja przeciwpancerna do pistoletu. Dobra, są też, bywają i lepsze sejfy. Czyli jednak udało się to w jakiś sposób otworzyć. Dobra, to widzieliśmy. No i tu oczywiście już ktoś jest, kurde. O Jezu. Dobra, od razu go powaliłem. Strzał w dynię załatwia sprawę. Szkoda, że on nic nie ma. Szkoda, że on nic nie ma, ale słyszę tu jakiegoś następnego. Leczenie za 10 dolców, dobra. Fucking shit. Ta wieżyczka moja. O kurde, ten ma jakieś granaty. Chyba niepotrzebnie go atakowałem. Jest. Ja pierniczę. Mogłem go zostawić w spokoju. Skrzynka nic mi nie da z granatami. Z niego nic nie wypadło. Boże święty. Mało życia mam. Mało życia. No ale tu jeszcze sobie pójdziemy. Tu coś może ciekawego znajdziemy. No właśnie, jest kolejna rzecz. To trzeba zamienić. To do przeszukania. Też nic nie ma. Drzwi zamknięte. O! To sobie otworzymy w ten sposób. Tu by się przydało znaleźć trochę zdrowia jeszcze. Kawa, whisky. Piwo, nie chcemy piwo. O Jezu, wziąłem. Tu już za dużo wypiliśmy. Autohacker też się przyda. Chipsy ziemniaczane się przydadzą. Nie wiem, czy coś tu jeszcze mamy. Chyba wszystko. No dobra, autohacker zdobyliśmy. Kolejna istotna tutaj rzecz. No i teraz musimy to zajarać. Nie ma raczej wyjścia. Włam się. No nie jest to trudne. Spróbujemy jeszcze tutaj się włamać. Dobra. Myślmy. Nie ten. Nic nie z tych, co ja bym chciał. Kurde, blade no. Chyba się nie uda. Coś tak... Nie uda się. Niestety się nie uda. Aj, dupa kwas. Ach, co możemy tu kupić? No właśnie, zastrzyk Ewy tylko na przykład po włamaniu. Jedną apteczkę. No i apteczkę kupię. Nawet dwie. Fuck. Szkoda.
Oho. Coś nam tu nowego się otworzyło. Simon, I know medical pavilion is your matter, but you might want to cogitate on this. Ocean water is colder than a witch's tip. You don't heat the pipes freeze. Pipes freeze, pipes burst, then rapture leaks. Now, I realize you're a posh sort of geezer, and frankly, I don't give a toss if you piss or go fishing. But once rapture starts leaking, the old girl's never gonna stop. And then I'll be sure to tell Ryan he's got you a thank. No dobra, posłuchaliśmy w międzyczasie, krótka walka. Tu mamy jeszcze jakieś różne drzwi. Bandaże, one mi się tutaj jak najbardziej przydadzą. Jedne drzwi, drugie. Jesus, gdzie tu iść? Zaraz sobie zerknę na mapkę. Spore pomieszczenie. Może zaczniemy od tych tutaj po prawej stronie, co? Ja pierdzielę, ile tego jest. Śród, patrzcie, i strzelba. Oj, czuję, że się zacznie. Śród i apteczki, dobra. Jeszcze śród. No to dobierzmy to. O, shit, mówiłem, że się zacznie. Ja pierdzielę, w mordę kolec. Jezus, gdzie wy jesteście? Clean it up, clean it up! You're crawling! You're sick! Quick! O, w mordę. Oj, długo się przeładowuje ta strzelbucha. O, fuck. Uleczmy się. Ah! Fucking shit, za długo. Jeszcze chyba. Jeszcze. Albo spokój. Ja pitole. The German prison camp, they put me to work on genetic experiments on other prisoners. They call me das Wunderkind, the Wunderchild. Germans. All they can talk about is blue eyes and the shape of forehead. All I care about is why is this one born strong and that one weak? This one smart, that one stupid. All that killing. You think the Germans could have been interested in something useful? No dobra, jak zwykle posłuchaliśmy, co mamy tutaj? Zwłoki. Okej, o Jezu. O, shit. Kurde, weźmy to. Szybko. O, fuck, nie uda mi się tak. Chyba muszę ją rozwalić. Jeszcze coś słyszę. Ja pierniczę, tu się cały czas teraz coś dzieje. Użyj klucza. Tam jest klucz. Dobra. Idziemy tędy. Tu coś mam, bandaże. Ja pierniczę, już mnie wkurzają te mędy. Dobra. Teraz już będziemy mieli te drzwi otwarte. Bierzmy to z tej wieżyczki. Właśnie, jest amunicja do karabinu i to się nam przyda. Są bandaże. Dobrze, że tych bandaży tutaj jest pełno. Co my tutaj możemy zdobyć? Wow, jakie okno. Cisza, spokój. Oho. O Jezu. Ja pierniczę. Zobaczcie, tego nie było chyba wcześniej. Jezu, znowu tu coś się dzieje dziwnego. To przeszukam. Ja pierdzielę. No dobra, co tu mogę zrobić? Czekajcie. O właśnie. Się można w ten sposób przedostać. Na razie bierzemy strzelbuchę, chociaż trochę szkoda mi tej strzelbuchy. Weźmy pistolet. Tu coś mamy. O ja. Znowu. O Jezu! Ja pierniczę! Jezus Maria, wykończą mnie! Dobra, szybki haker, wzmocnienie. Tonik inżynieryjny. Oto najpopularniejszy produkt firmy Włamin Spryt. Szybki haker daje ci więcej czasu na włamanie się do
dowolnego urządzenia elektronicznego. Teraz czas jest po twojej stronie. No to super. To jest fajne. Tu mamy ekspert ochrony. Tu sobie umieścimy hakera. Bandaże bierzemy. Plazmidy są farbą. Tenenbaum. Sometimes I pity the little freak. Such a tiny imagination. Content to sit there with the tanks of Adam, tweaking and optimizing. I need to create. Adam is a canvas of a genetic modification. But the plasmids are the paint. Ja pierniczę, denerwują mnie te wszystkie ziomy. Przeszukajmy biurko po trzy... Autohaker kolejny, amunicja przeciwpancerna też się przyda. Na te wszelkie wieżyczki, niewieżyczki. Stąd chyba już wszystko wzięte, ta coś ma. Amunicji mi potrzeba, amunicji i apteczek, to jest jednak podstawa. Elektryczny śród, biurko wódka. Biurko wódka, zjedzmy chipsy. I te drzwi chyba możemy sobie otworzyć. W ten oto sposób sobie kawałek przeszliśmy. Już włączam mapkę. Tę część mamy zaliczoną. Tutaj teraz przydałoby się dostać. Tam nie możemy wejść, bo brakuje nam klucza. Włam się. Udane włamanie. Dobra, spróbujmy. Wiem, że to trochę zajmuje czasu, trochę to trwa, no ale... Dobra, to weźmy tu. Kurde, teraz, żeby tu jakieś fajne się... O, jest. Jest coś, co mi się już przyda. Okej. Teraz szybko to. Dobra. No już widzę kolejny ciekawy. Okej, teraz te, co prosto. Weźmy ich kilka. Kilka, dwa raptem. Cyk, cyk. O, tu jak się fajnie udało. Dobra, tu się uda nam włamać. Efekt udanego włamania. Mniejszy koszt. Wrogowie używający stacji otrzymają obrażenia. Czyli zamiast się leczyć, będą otrzymywać obrażenia. A my się możemy uleczyć za $10. Nie za 12. A gotówa tutaj też jest, kurczę, co by nie mówić, na wagę złota. Dentysta, czy coś w tym stylu. Kasę, papierosy. Ja tam wszystko łykamy. Trochę chipsów też się przyda. Szafa do przeszukania. No i co? Tu jeszcze coś widziałem. Amunicja do pistoletu. Okej. Tu byśmy weszli. Okej. Zwłoki. Tu na pewno też coś będzie ciekawego. Dobra. Bandaże wzięte. Szkoda, że one nie starczają na później. No i co tu? Safe, włam się. Dobra, spróbujemy bez autohakera. Szybko. Ale się udało. Ale się udało, to był fart. Mega duży fart, co by nie mówić. Teraz to. Uda się rozpykać safe. Bez autohakera. A Jezus Maria, to miałeś włożyć tu. Tak jest. Bingo. No, sejfy też warto przeszukiwać. Apteczka, zastrzyk Ewy i 16 dolców. No, na pewno nie warto płacić za te sejfy. To już się totalnie nie opłaca. Dobra, co tu jest jeszcze istotne? Tu coś sobie stąd weźmiemy. Zapiszemy sobie grę, ja zapominam o tym. A tu autosejwy niestety były dopiero na początku tej jakby misji, na początku pawilonu medycznego, więc warto sobie jednak grę co jakiś czas zapisywać. No proszę. Telekineza, coś nowego. Clinical trial Rota 23, Dr. Suchong, client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Lifting objects at distance presents no problem. Podnieś siłą umysłu ciężki przedmiot, ciśnij nim swoich wrogów, czy warto mówić coś jeszcze? Musisz wymienić plazmid. Czyli mamy dwa miejsca na plazmity. Warto to sobie, kurczę, rozwinąć. Weźmiemy za... Błyskawica jest, kurczę, bardziej chyba przydatna, zamiast spopielenia. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back.
No, to jest fajna sprawa. To jest fajna sprawa, bo widzieliśmy już tych ziomów z granatami. Dobra, poćwiczmy. A! W ten sposób to działa. Dawaj jeszcze jedną piłkę. Dobra, ruszamy. O, ale! No to jest rewelacyjne! Sami widzicie, co tutaj tym można wyprawiać. Tego nie przeszukałem, no i może słusznie. Ale miał dolców chłopak. Wiecie co, już teraz mi przyszło do głowy. Tutaj ci wszyscy leżą. Tu był gdzieś ten klucz. Weźmy stąd tego zioma. Jezus, się boję, bo tu wszędzie jakieś odgłosy dziwne. Tam był klucz. Bierzemy go i otwieramy to. Oho. Kamera. Weźmy amunicję przeciwpancerną. Nie wiem, czy to wystarczy. Ajajajajaj. Muszę ją rozwalić, bo znowu mi tu coś przyleci potem. Dobra. Jest babeczka. Ale zgarnęła tą kamerą. No to jest rewelacyjny. Rewelacyjny plazmid. Mega dobry. Ale ją załatwiliśmy. Dobra, przeszukamy sobie i to miejsce. Bandaże. Kasa, tu coś widzę jest. Zobaczcie, każdy zakamarek, kurde, coś skrywa. To wybiorę tak. Uzupełnimy sobie. Weźmiemy nowy. Dobra, możemy wstać. No przeszukajmy. Tu też jest kamera. Dobra. Poczekamy. Dobra. Nie chcemy tu alarmów żadnych. No niestety, musi to potrwać. I po kamerze. Tam też widziałem, jest safe. No właśnie. Ona tego tutaj pilnowała. Cyk, 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 cyk. Zniszczona kamera, niestety nie ma nic. Szafka też nic nie ma. No szkoda. Nie wszystko coś tutaj zawiera. No ale zobaczmy ten safe. Mamy dwa autohakery, ale rozpocznijmy włamanie. To jest, kurde, ciężko z tym. Bierzmy to. Aj, szybko. Bierzmy to, dobra. O, dobrze, poszło. Bierzmy to. No, nie jest tak źle. To już mamy. Zaraz zobaczymy. Bo to, wiecie, nie jest źle na razie. Jeszcze jedno takie by się nam przydało. Jest. Jezu, już myślałem, że... Uwielbiam. O kurde, ale amunicji do karabinu, dwie apteczki jeszcze do tego. No pięknie. To się nam opłacało, bez dwóch zdań. Tu była ta babeczka z dolarami. No właśnie, kamery raczej nic nie mają, szafki. Oh shit. Oż to menda. Oj. Zmieńmy broń. Uleczmy się też. Dobra. Ja pierniczę. To jest to, że oni, kurde, się kręcą cały czas, gdzieś tam się respią. Coś tu jeszcze było, nie. Co ty masz, Mendo? Jak coś zabierzemy, coś nam się uda, wychodzimy z pomieszczenia, są. Tego trzeba się nauczyć, to sobie trzeba wbić do łba. No jeszcze coś nam zostało, jeszcze jakieś chyba drzwi do przeszukania. Te tutaj. Tylko te tutaj i możemy w zasadzie potem już podążać śladem misji. To już patrzyliśmy. No dobra. Tu widzę, coś się świeci, jest śród. Śród zostawiam sobie, tę broń do strzelby zostawiam na coś cięższego. O, tu coś ciekawego. Coś ciekawego. O Jezu. Jezu, mamy przecież ten. Telekinezę. Dobra. Pięknie. Tu jest koleś. Dobra, padł. Ja pierniczę. No ale co? Przyznacie, że dzieje się.
Tam jakieś chyba radio. To? Zniszczona wieżyczka? Kurde, nie ma nic. Może jak będziemy mieli... Apteczkę mamy. Może jak będziemy mieli jakieś RPG, to będziemy z tych wieżyczek wtedy zbierać. O, amunicja przeciwpiechotna do broni maszynowej. Tam kogoś jeszcze słychać. Tu... Shit. Jest ten dureń od tych granatów. Pierdziele. Czujecie normalnie? Gnoi, czujecie gnoi? Tam coś było. Dodawać mi to, hej. Jak mam tu sięgnąć? No. Okej, mamy to. No i tu właśnie, tu nic nie ma. Dobra, idziemy. Tam jakoś to trzeba zdobyć. Amo do pistoletu. To sobie wezmę błyskawicę. Widzę sporo wody. Zwłoki. Nagranie. Clinical trial letter 44, Dr. Su Chong, client Fontaine Futuristics. Subject age white male, one Roland Wallace. Can you hear me, Mr. Wallace? Yes, sir, Mr. Su Chong, sir. Very well. I'm introducing lot 44. To gdzie ta kamera jest? We've called the name the lot 44 Enrage because of its tendency to. Nurse? Tam. Dobra, po kamerze. Amunicja do pistoletu podniesiona. Nie za dużo mamy tej amunicji, trudno. Nie będziemy cierpieć z tego powodu, mam nadzieję. Tutaj widzę przejście, dobra. Już wiem co i jak. Kurczę, i duże te mapy są, jednak się trochę po nich, po tym wszystkim łazi. Tu mamy też safe. Zastrzyk Ewy. Weźmiemy go. Dobra, podniesiony. Ten już trudny, autohacker. Autohacker będzie szybciej. No i pięknie. Amunicja, śrut, amunicja. Wow, 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 wow. Dobra, mamy łom. I zobaczymy. To jest chyba przejście. Aj, coś ty zrobił. No właśnie. O Jezu. Tam kogoś słychać, mimo wszystko kogoś słychać. Śród wzięty. Szafka przeszukana. Kolejna też. Bandaże. A dobra, bierzmy. Szafa i to. Łomiarz. Tonik bojowy łomiarz. Łomiarz rozwija górną część twojego ciała tak, że możesz posługiwać się tępymi narzędziami ze zwiększoną siłą i skutecznością, czyli łomem generalnie. Ja wiem, czy mi to... Nie przepadam za łomem. Teraz już chyba wyłazimy stąd po prostu. Wszystko mamy... O Jezu. Dobra. Kurde, nic nie miała. Bezsensowne, kurde. No, amunicję, którą tak straciłem. A idź w dupę. O, tutaj jakieś dolce. Tu też dolce. Tam jeszcze kogoś słychać, ale już pierniczę to. Tu mamy wszystko przeszukane. Tak mi się wydaje. Zerkam, zerkam, zerkam. Tak, całość przeszukana. Zapiszemy sobie w tym momencie gierkę. I lecimy dalej, lecimy dalej. Musimy znaleźć klucz tego Steinmana całego. Tu coś widzę, miga. No i słychać następnych gnoi. Dobra, słychać, ale nie widać. Idziemy. No tu świetny klimat. Ciekawie co? Sobie przygotujemy telekinezę. Wydaje mi się, że wiem tutaj o co chodzi. Przypominam sobie.
No właśnie. Zniż gruz. Łapiemy granaty. I bum. Ale tego gościa też przy okazji przydałoby się zniszczyć. Chyba się to udało. Tam coś widziałem. O właśnie. To jest naprawdę dobre. No, zwłaszcza jak nie mamy RPGa. Chyba po nim. Mam nadzieję, że koleś jest rozwalony na cacy. Kup przedmioty, apteczka. Dobra, weźmiemy jedną. Tam byśmy się nie dostali na górę. Dobrze, że widziałem, że tam coś migało. Mamy komorę witalną, w razie czego w niej się tutaj zrespimy. Dobra, teraz już weźmiemy sobie pistolet. Coś jest. Zhakujmy go. Ja pierniczę, co tu się kurde wyprawia. Dobra, bierzmy to. To się też przyda. Okej. Coś w dół. Nie to. Dobra, może być to jedno, tu. Teraz to, tutaj. Zhakujemy tego bota, może będzie ciut. Nie, to wolę. Oby nam się udało to doprowadzić. Bo na razie nie celujemy. Jest. No dobra, z tymi tonikami to już nie jest tak źle. Dobra, niech on sobie lata. O kurde. Chyba po naszym bocie zaraz będzie. A może se poradzi. Amunicja przeciwpancerna jest. Załatwione. No. Dobrze, że mamy te rodzaje różne tej amunicji. O proszę, porażenie. Tonik bojowy. Ryan Industries przedstawia najnowsze osiągnięcie genetyki bojowej. Porażenie zamieni cię w żywą cewkę Tesli uderzającą prądem każdego głupca, który cię zaatakuje. Porażenie zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Nieźle. Tu mamy łomiarza. Aj, no, też się dziwnie tu kieruje trochę. Pod wpływem ciosu emitujesz wyładowanie elektryczne, raniąc wszystkich dookoła. No, ale tak, to ja raczej nie używam tego łomu, co, kurde, widzę, nie byłoby chyba głupie. Zastrzykewy. Weźmiemy go sobie. Śród też. Apteczkę też. Bot jeszcze działa. Tu nie przejdziemy. Oto widzicie, do podpalenia jest. Wieżyczka pięknie. Jesus. Drzwi, nie drzwi. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Amunicja przeciwpancerna. Dobra. Rozwalone. No, tej przeciwpancernej tutaj już mam mało. Jezu. Szafa do przeszukania, bandaże. Ale zobaczcie, no tu po prostu zbierania. Tu można grzebać i grzebać wszędzie. Śród, zastrzykewy. Już nie mam miejsca, dolary. Amunicja zniszczona, kamera, tu nic nie ma. No tu z tego coś pewnie dostaniemy fajnego. Autohacker. Za trudne. Już widzę po trudności, że to i za długo by trwało. I nie będę ryzykował. No dobra. Kolejna taśma, ale tu też amunicja do karabinu. Aphrodite is walking the halls, shimmering
cały czas ten Steinman na tych taśmach, czyli w której lokacji jesteśmy, to ta osoba co nieco opowiada. Weźmiemy to, tu mamy przeciwpiechotną do karabinu. Nie za wiele jej jest. Weźmy też błyskawice. Myślę, że tutaj z tym Steinmanem będziemy walczyć. Dobra, na razie nie muszę. No właśnie, chyba go tam widać. No, ale mamy też robota. Ale świr. Otwieraj świrze drzwi. Gdzie on pobiegł? Łaj. Dobra, mamy bota też. Udało się, pięknie. Wpadł tam, gdzie woda. Ja pierniczę. Och, się tu dzieje. Na razie pistolet. Przeszukamy sobie to miejsce. No ale pokonaliśmy wieśniaka. Z niego musimy chyba zabrać klucz. Właśnie po to tu w sumie przyszliśmy. Nie tego chciała, no na pewno. Excuse me? Scalpel. Doctor, she's not booked for a facelift. Let's just come in here and... Doctor, stop cutting. Doctor, stop cutting. Get me the chief of surgery. Get me the chief of surgery now! No, wtedy Steinmanowi odbiło. Staram się nie odzywać na tych nagraniach. One naprawdę są klimatyczne. Dodają tu sporo z fabuły. Save, łamanie, no to zaryzykujemy, co? A Jezu, Jezu. Szybko ten. Jezu, teraz ten. Teraz ten. O, masakra, masakra. Dajcie coś tutaj. Właśnie takiego. Teraz to. Ja pierniczę. No, teraz już idzie, ale no nie jest łatwo. Zwłaszcza na początku to ruszyć. Ale się udało, no nieźle. Apteczki. No i kurde, blade. Trzy apteczki. A ja mam zdrowia na full. Tego jeszcze bierzemy za sobą. Aha, tego Steinmana klucz mieliśmy wziąć. Kurde, po to tu przyszliśmy. Otwórz wejście awaryjne. Tam, gdzie byliśmy na początku tej lokacji, to tam musimy się teraz dostać. No i pewnie wychodzimy, to ktoś nas tutaj też przywita. Idą. Woda i błyskawica, to jest jednak dobre. No, mamy jeszcze bocika naszego, który już ledwo oddycha, no ale coś tam jeszcze działa. Tu jakieś zamknięte drzwi, nic z tym nie zrobimy. Ten nie ma nic, ten coś ma, no proszę. Co mogliśmy, pozbieraliśmy. Ruszamy dalej. Jeszcze ktoś, jeszcze coś. Cisza. O, w mordę. World's fastest growing pilot, Chuck.
A tak gdzieś tam chodzi z tym swoim. Czy inną drogą musimy przejść? Tędy. Oh my god. No dobra, z tymi siostrzyczkami jest związane zakończenie, w zależności od tego, czy będziemy je oszczędzać, ratować, czy też zabijać. Albo zakończenie będzie dobre, albo złe. Do nas należy decyzja. Zdecyduj, czy uratować siostrzyczkę, czy wykorzystać jej energię. Jeśli ją wykorzystasz, otrzymasz maksimum Adama i będziesz mógł użyć go do zakupu plazmidów. Ale dziewczynka nie przeżyje. Jeśli uratujesz siostrzyczkę, zdobędziesz mniej Adama, ale Tannenbaum obiecała wynagrodzić twoje poświęcenie. Zdecydowałem, że będę je ratował. Y, uratuj. Thank you, mister. Thank you. The path of the righteous is not always easy, yes. The reward will become clear in time. Be patient. Tannenbaum's playing you for a sap. Those things may look like wee little girls, but looks don't make it so. You need all the Adam you can get to survive. If you cross paths with another of them, gatherers guard the machine. Make sure you pick up a new plan or two. That's if the price ain't too dear, of course. No i dobra, mamy ogród obfitości i tutaj będziemy mogli sobie Adama wydać. Przeszukajmy kosz. Okej, zobaczmy. Słaby punkt zbieraczy, jeszcze to. Not only are those little girls veritable Adam factories, they're nearly indestructible. They regenerate any wounded flesh with stem versions of the dead cell. But their relationship with the implanted slugs is symbiotic. If you harvest the slug, the host will die. So you see, it's not like killing, Tannenbaum said. It's more like removing a terminal patient from life support. Dobra, chciałem, żeby tutaj on skończył mówić. Tu zobaczcie, komentarz twórców, odtwórz film. Kolekcja złotych rolek filmowych, odblokowałeś odcinek z komentarzem twórców, otwórz teraz lub zobacz później w menu głównym. No dobra, sobie zobaczymy potem w menu głównym. Szkoda na to czasu. Kup rozwinięcia genetyczne. No i możemy wydać na rozwinięcie zdrowia. Apteczki regenerują również Iwę, to fajne. Zmniejsza wszelkie fizyczne obrażenia, też dobre, ale fizyczne to może niekoniecznie. Szał wprowadza cel w szał, sprawiając, że zaatakuje kogoś innego niż ty. Rozwinięcie zdrowia, na razie w to zainwestuję. Maksymalna ilość twojego zdrowia zwiększyła się, co pozwoli ci wytrzymać więcej obrażeń bez potrzeby korzystania z komory witalnej. No właśnie, więcej już nie kupimy i to już mamy wykupione tutaj w tym ogrodzie. I tak byśmy kolejnego takiego nie kupili, ale rozwinięcie Ewy, czemu nie, to by się nam przydało. Wow, wow, wow. Dobra, tutaj sobie zakończymy długi odcinek i tak wyszedł w cholerę. Będziemy działać dalej w następnym. Do zobaczenia. Cześć.